W tym filmie pokażę ci pewien trick, taki algorytm, który pozwala obliczyć szybko współczynniki rozwinięcia dwumianu podniesionego do jakiejś potęgi bez odwoływania się do trójkąta Paskala, albo oryginalnego wzoru dwumiennego Newtona. No i zachęcam cię po obejrzeniu filmu spróbuj zastanowić się jaki jest związek tego algorytmu, który tutaj pokażę ze wzorem dwumiennym Newtona czy też z trójkątem Pascala. No dobrze, jak ten al algorytm działa? Po pierwsze zastanówmy się, ile tutaj będziemy mieli składników w tym rozwinięciu. Jak wykładnik jest 7, to tych składników będzie 8. No dlatego, że jak mamy dwumian podniesiony do pierwszej potęgi, no to mamy dwa składniki. Jak mamy dwumian podniesiony do drugiej potęgi, mamy trzy składniki. Jak mamy dwumian podniesiony do trzeciej potęgi, to mamy cztery składniki i tak dalej. No To ponumerujemy je sobie, ja tutaj przygotuję miejsce, żeby wypisać te wszystkie składniki. Czyli będziemy mieli tak, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Piąty, szósty, siódmy i ósmy. No i jakie one będą? Pierwszy, jakie będą potęgi przy tych zmiennych? Pierwszy będzie miał x do potęgi siódmej, w drugim będzie x do potęgi szóstej, w trzecim będzie x do piątej i tak dalej, x do czwartej, x do trzeciej, x do drugiej x do pierwszej to mogę nie pisać, a tu będzie x do zerowej, no to też nie będę pisał. No i teraz y, tutaj będzie y do zerowej, czyli nie piszę, tu będzie y do pierwszej, tutaj będzie y do drugiej, tutaj będzie y do trzeciej, tu będzie y do czwartej, y do piątej, y do szóstej i na końcu y do siódmej. No można sprawdzić, że to się zgadza. Wszędzie wykładniki powinny się sumować do siedmiu. No widzimy, że na przykład tutaj mamy x do pierwszej, y do szóstej, sumuje się do siedmiu. No i teraz to, co jest najważniejsze, to żeby znaleźć jakie są współczynniki liczbowe przy tych składnikach. No bo to było łatwe. No to pokażę jak działa ten algorytm. Więc zaczynamy od pierwszego współczynnika tutaj, który jest zawsze równy 1. Tutaj zawsze mamy 1. Teraz co znajdzie się w tym miejscu? Co tutaj trzeba będzie wpisać? No więc tutaj algorytm mówi tak: weź Poprzedni wykładnik, czyli ten, który tutaj był poprzedni wykładnik, pomnóż przez poprzedni współczynnik w tym wypadku 1 razy 1, i podziel przez numer tego poprzedniego poprzedniego wyrazu, poprzedniego składnika, czyli przez tę jedynkę. No i co wychodzi? Wychodzi nam tutaj, że muszę wpisać 7, tutaj współczynnik będzie 7. No, i kolejne współczynniki obliczamy zgodnie z tą regułą, czyli tutaj znowu, tutaj, co mówi reguła? Weź poprzedni wykładnik przy x, może powinienem podkreślić, że chodzi o ten wykładnik, który jest przy x, czyli ten, czyli 6, pomnóż przez poprzedni współczynnik. Poprzedni współczynnik był 7. Podziel przez numer poprzedniego współczynnika. Ten numer poprzedniego współczynnika tutaj. Był równy 2, czyli dzielimy przez 2, no to co dostaniemy? 6 przez 2 to jest 3, 3 razy 7 to jest 21. Już mi zaczyna koloru brakować. 21 obliczyliśmy. Teraz obliczmy, jaki będzie tutaj współczynnik. No to znowu reguła mówi, weź poprzedni wykładnik przy x, czyli ten, który tutaj był równy 5, biorę piątkę, pomnóż przez poprzedni współczynnik, a poprzedni współczynnik był 21 razy 21. I podziel przez numer tego, tego poprzedniego. Numer tego poprzedniego był 3, więc dzielę przez 3. No i tutaj mamy 21 przez 3, to jest 7. 5 razy 7 to jest 35, czyli ten współczynnik tutaj będzie równy 35. Tutaj będzie 35. No i mógłbym teraz kontynuować to obliczenie i obliczać te następne współczynniki, ale mogę zauważyć, że tutaj jest pewnego rodzaju symetria. Mianowicie wiemy, że jak pierwszy współczynnik był równy 1, to ostatni też będzie równy 1. Tutaj mamy symetrię. Drugi współczynnik jest taki sam, jak przedostatni, czyli jak tu było 7, to w przedostatnim też będzie 7. Trzeci jest taki sam, jak trzeci od końca, czyli jak tutaj było 21, to w trzecim od końca też będzie 21. No i wreszcie ten tutaj czwarty, będzie taki sam, jak czwarty od końca, czyli ten. No i wystarczy tutaj dopisać teraz wszędzie plusiki. No i mamy znalezione to wyrażenie. Znalazłem rozwinięcie x plus y do potęgi siódmej.